Fundacja Prowadnica serdecznie zaprasza na drugą już trasę koncertową Ścieżka do Betlejem. Tym razem zagramy w jeszcze większym składzie, aż 11 utalentowanych niewidomych muzyków i wokalistów. Organizujemy Ścieżkę do Betlejem przede wszystkim po to, żeby pokazywać, że osoby niewidome mogą wspólnie stworzyć jeden zespół, który wystąpi na scenie, zagra, zaśpiewa, opracuje aranżację. Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie wystąpić nie tylko wśród innych osób widzących, ale także zupełnie samodzielnie. Każdy musi koniecznie przyjść, bo to jest wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Nasze wykonania mają lekkość formy, kreatywność aranżacji i myślę, że też cząstkę każdego z nas, bo tworzymy to wszystko wspólnie. Wydatki zebrane podczas koncertu będą przekazane na działalność statutową fundacji, czyli na wspieranie nowoczesnych technologii, m.in. druku 3D, a także na pozostałe działania fundacji, które mają na celu poprawę samodzielności młodych osób niewidomych, kontakt z ich rodzicami i ze środowiskami, które mogą im pomóc w tym usamodzielnieniu się.